Przenieśmy się teraz na stadion. Dziś ostatni dzień zawodów lekkoatletycznych, drugich międzynarodowych igrzysk sportowych młodzieży. Za chwilę start do biegu na 5000 metrów. Biegu, który przejdzie do historii sportu światowego. Przedstawiamy Wam bohaterów tego wspaniałego spotkania. Nasz zawodnik Jerzy Chromik, obok Emil Zatopek. Pokrąca Zatopka na 10000 metrów to Węgier Kowacz. Jego rodak, faworyt biegu Icharos. Wchodząca sława czeskiej lekkoatletyki Ulfberger. Zawodnicy na start. Najpiękniejszy w dziejach lekkoatletyki bieg na 5000 metrów rozpoczęty. Od startu prowadzenie obejmuje Chromik, za nim Graj, Icharos i Krzyszkowiak. Krzyszkowiak zmienia Chromika w prowadzeniu. Tempo dla zawodników jest jednak za wolne. Mijają Krzyszkowiaka Chromik. Chromik już minął, za nim Icharos. Uwaga, uwaga, w tej chwili mija ich wszystkich Emil Zatopek. Obejmuje prowadzenie. Już połowa dystansu, 2500 metrów. Tempo Zatopka stanowczo zbyt wolne. Na czoło znowu wychodzi Chromik. Chromik, a za nim trójka Węgrów, Kowacz, Icharos, Szabo. Czy Jurek da radę w takiej koalicji? Ostatnie okrążenie. Icharos zrywa się do ataku. Brawo Jurku! Dziękujemy Ci za piękną walkę i za piękne zwycięstwo!